Witam na kanale Retrownia. Czy wiedzieliście może, że firma Casio poza zegarkami i kalkulatorami robiła także gierki LCD? Jeśli nie, to dzisiaj przedstawię Wam jedną z takich gierek, jest to Cat Hand. Jest to jedna z wielu gier LCD wyprodukowana przez tą firmę, o czym opowiem za chwilę. Oczywiście odcinek pod patronatem Daniela Lubawskiego, który mi te gry podsyła, więc mogę robić dla Was ciekawy materiał. Link do jego twórczości znajdziecie w opisie, a teraz już zapraszam do odcinku. Cat Hand miał swoją premierę w 1983 roku i został on wyprodukowany przez firmę Casio. Jak się okazało podczas mojego researchu, jest to jedna z przynajmniej 159 gierek elektronicznych wydanych przez Casio i choć jakaś mała ich część powstała jedynie w formie zegarków lub kalkulatorów, to nadal były to gierki LCD. Ponadto niewiele można powiedzieć na temat dokładnie tej konsolki, ponieważ informacji o niej jest praktycznie zero. Sama konsolka ma kształt prostokąta i jest bardzo cieniutka. Całość zachowana jest w czerwonej kolorystyce, dodatkowo na dolnej części mamy kolorową grafikę. W górnej części widzimy panel solarny, który zasila naszą konsolkę. Poniżej mamy ekran z nadrukowaną grafiką, a pod spodem przyciski kierunkowe oraz przycisk Start. Jeśli chodzi o samą rozgrywkę, to jest ona naprawdę prościutka. Powiem Wam tak pokrótce, o co tutaj chodzi. Z lewej strony mamy taki domek i tam mamy myszkę, która próbuje wynieść ser z tego domku. A my mamy za zadanie tutaj sterować tak jakby drugą myszką, która musi odwracać uwagę. I jesteśmy w takim jakby kołowrotku. Po prawej, lewej stronie pojawiają się koty i wystawiają swoje łapy. My musimy tak manewrować prawo, lewo, żeby nas te łapy nie złapały. Jeżeli ten serek z lewej strony dojdzie w odpowiednią wysokość, a raczej w dół, na niskość, tak to nazwijmy, to wtedy ta nasza myszka, którą sterujemy, może ugryźć ten serek, a tak jakby zaczyna się wtedy drugi etap, czyli ta myszka z powrotem z lewej strony wraca do góry po nowy kawałek sera, a my musimy znowu tutaj manewrować i oczywiście gra staje się coraz szybsza. Dodatkowo jeszcze pojawiają się dynamity takie. Nie do końca rozumiałem ideę, jak to wymijać, ale zauważyłem, że po prostu jeżeli dynamit już się znajduje po środku, to wystarczy po prostu bardzo szybko kręcić się w prawo lub lewo i wtedy ten dynamit tak jakby wymijamy, ale wtedy zwiększamy ryzyko, że wpadniemy na łapę kota. Także taka tu jest mniej więcej zabawa. Zbieramy jakieś punkty i generalnie mamy 3 życia na jedną taką jakby, na jeden gameplay. I taka to oto prościutka gierka, ale myślę, że w 1983 roku, jak ktoś taki kalkulator, jakiś dzieciak zaniósł do szkoły, to na pewno został tam bohaterem po prostu klasy i już nikt więcej nie chciał po prostu używać kalkulatora w inny sposób. I na koniec dajcie mi znać, czy widzieliście gdzieś kiedyś, może mieliście jakąś gierkę LCD od Casio. Było ich naprawdę sporo, więc jest myślę jakaś spora szansa, że ktoś z Was miał lub nawet ma w tym momencie jeszcze działającą taką sprawną gierkę. Napiszcie o tym w komentarzu, a także dajcie znać, czy odcinek się podobał. A teraz już dziękuję za obejrzenie tego odcinka i widzimy się w kolejnych. Cześć!